Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to jest straszne, co lewacki wściek jednopartyjny zrobił Ameryce. No i co zrobił partii demokratów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze czas do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. No co to znaczy lewacki wściek jednopartyjny? No to znaczy, że komuniści zawsze dążą do jednowładzy. To demokracja to ma to do siebie, że powinna być w zasadzie mieć szansę na opozycję polityczną, na inny punkt widzenia, na inny światopogląd. No a teraz, na dzień dzisiejszy, no to komuniści po prostu mówią, że jest nasza racja, no i to tyle. No, Biden i cała jego banda komunistyczna powiedziała, że połowa Ameryki, no to są wrogowie ludu, no i w zasadzie, no to mówi, że trzeba ich zlikwidować. Przez ostatnie 60 lat komuniści opanowali wszystkie instytucje, żyją z podatków ludzi pracy, no ale opanowali, chcą po prostu mieć jedną partię, tak jak było w PRL, w Rosji, no we wszystkich tych blokach wschodnich, na Kubie, w Chinach, tam po prostu demokracji nie ma, no bo jest jedna partia, no i w Ameryce teraz jest jedna partia, prokuratorka generalna, taka gruba murzynka z Nowego Jorku, no to ściga Trumpa, ściga żonę Trumpa, ściga dzieci Trumpa, ściga wnuki Trumpa. No to jest po prostu mafijne podejście, komunistyczne podejście, po prostu iść po bandzie, iść i ścigać ludzi naokoło. No co oni chcą osiągnąć? No oni chcą osiągnąć to, żeby Trump się poddał i żeby po prostu nie startował do wyborów. No ale jaki jest rezultat? Rezultat jest taki, że wszyscy normalni to wiedzą, co mają robić, muszą iść do głosowania. No, a połowa tych nienormalnych po stronie demokratów, no albo ćwierć po stronie demokratów zaczyna się pukać w głowę i zaczyna się zastanawiać, że po prostu ci szaleńcy w ogóle nie mają pojęcia, co oni robią partii demokratycznej, no i całej Ameryce. No wściek. Po prostu komuniści zawsze byli agresywni, zawsze chcieli mordować, zawsze chcieli wyniszczać. No i wszystko jest po prostu działaniem siłowym. Cała ta armia, cała ta brygada komunistyczna, czyli ta Antifa, oni się nazywają antyfaszyści, czyli są właśnie komuniści. No to oni doprowadzili do tego, że lewactwo uważa, że siłowe rozwiązywanie problemów jest bardzo dobrze. Dużo tych lewackich polityków, no to mówiło, że po prostu w restauracji to trzeba krzyczeć na przeciwnika politycznego. Mówiło, że jak się miasta palą, no to w imię rewolucji komunistycznej, że coś dobrego z tego wyjdzie. No ale teraz wściekł dostali na temat 50 migrantów, których DeSantis, czyli gubernator Florydy, wysłał na Martha's Vineyard. Martha's Vineyard, no to jest taka wyspa na wschodnim wybrzeżu, dosyć blisko Bostonu i Nowego Jorku. No tam domy mają Obamowie, Clintonowie, no wszystkie te komunistyczne świnie, które krzyczą, że będzie, że woda zaleje cały świat za 15 lat, no to pokupowali posesję po kilkadziesiąt milionów dolarów, 2 metry od brzegu w zasadzie. No i wygonili. 2 miliony ludzi przeszło przez ostatnie 12 miesięcy do Ameryki, nielegalnych migrantów, bez żadnych sprawdzeń, bez odcisków palcy, bez dokumentów. Po prostu wchodzą, robią co chcą. W bardzo wielu miastach znajdują swoją opiekę. Rząd federalny Bidena wsadzał ich w autobusy. No i wysyłał w miejsca, które nie są opanowane przez te komunistyczne, bogate, czerwone świnie. No ale wysyłał na wieś, wysyłał do środkowych Stanów i nie było problemu. DeSantis mówi, nie, no jak mamy wysyłać ludzi, no to trzeba wysłać do tych, którzy się mądrzą, że są otwarci, że ich miasto jest po prostu otwarte.
No i wysłał dwa samoloty na te Martha's Vineyard. 40 godzin minęło, no i wszystkich w zasadzie wygonili z tej wyspy. Wszyscy ci szampańscy komuniści doprowadzili do tego, że była jedno wielkie wygonienie. No Newsom, komunista z Kalifornii, powiedział, że to po prostu jest potworne to, co gubernator z Florydy zrobił, no a sam doprowadził do tego, że San Francisco straciło 6% ludzi. Ludzie po prostu uciekają z tych komunistycznych miast, włączają właśnie San Francisco. Przedstawicielka Białego Domu, czarna lesbijka Karine Jean-Pierre, no to powiedziała, że ten gubernator Florydy, no to jest taki sam szakal czy kojot, jak kolumbijscy czy gwatemalscy szmuglerzy. Także wyzwiska idą na lewo i prawo, no ale cały ten cyrk na Martha's Vineyard pokazuje, do czego oni są zdolni. Jeszcze lepsze cwaniaczki i gamonie z CNN, czyli komunistyczny News Network, no to oni powiedzieli, że tych 50 tych migrantów, no to przypomina te rzeczy, co się działy w Ameryce 50-60 lat temu, czyli te wszystkie te rozdzielenia rasowe na południu Ameryki. No to CNN, no to jest, no zmienia się CNN, tam powywalali na pysk dużo tych szczekaczy, no ale ciągle ma te lewackie podejście. No cała przyszłość Ameryki leży w rękach komunistów, albo pozytywna, albo niepozytywna. Oczywiście, że emigranci są potrzebni, oczywiście, że pracownicy są potrzebni, no ale jest potrzebny też jakiś ład i porządek, no i jest potrzebne to, żeby ludzie po prostu pracowali na siebie i pracowali, oddawali jakieś podatki. Jeżeli cały plan demokratów to jest to, że ludzie będą głosowali i będą na zasiłku, no to zabraknie tych ludzi, którzy płacą te podatki, i to jest coś, co strasznie denerwuje Republikanów, no bo nikt po żadnej stronie nie jest przeciwko, ale jeżeli legalnie ktoś czeka 10 czy 15 czy 20 lat, a jak przyjedzie, to pracuje od pierwszego dnia, no to bardzo dużo się denerwuje, bardzo dużo brązowych, czyli nawet właśnie hiszpańskojęzycznych, przesuwa się w kierunku Republikanów. Dużo Polaków też zaczyna rozumieć, że Partia Demokratów, no to nie jest to, co człowiek sobie wyraża. Dużo Irlandczyków, katolików też sobie zaczyna zdawać sprawę, że nawet jeżeli ich rodzice, dziadkowie głosowali na demokratów, bo tak wypadało, no to zauważyli, że wszystkie te transwestyci, homoseksualiści, wszyscy ci, co nie chcą pracować, no to nie jest po ich linii światopoglądowej. No i Ameryka teraz się otrząsa. Otrząsa się w strasznym, szybkim tempie. No, ma jeszcze problemy. Proporcjonalnie to nie jest tak dobrze w tych wielkich miastach, szczególnie na północy Ameryki. No ale północ Ameryki się w zasadzie wyludnia. Chicago to ona jest majorką, czyli burmistrzynią Chicago. Lori Lightfoot, no to jest taka strasznie brzydka lesbijka, mała taka okrutna, nie wiadomo dlaczego została wybrana. No to ona powiedziała, że tam 2-3 tysiące tych migrantów, których tam przysłał Texas i Florida, no to w zasadzie zablokowało miasto i doprowadza do kryzysu. Chicago, gdzie tam co tydzień jest strzelanina, co tydzień tam ginie 40-50 osób, to on i Lightfoot mówi, że jest otwarte miasto, no to ona narzeka, że migranci tam przyjeżdżają. No, na te 2 miliony, no to naprawdę do Chicago tak mało trafiło. Zanim była ta kontrowersja z tym Martha's Vineyard, no to DeSantis miał
spotkanie z konserwatystami. No i tak się zastanawiali, co zrobić, jak utrzeć nosa tym komunistom. No i właśnie to pokazał. Pokazał, że to jest hipokryzja. Pokazał, że ci ludzie, no to po prostu mają dwie twarze. Po prostu taki język rozdwojony jak węża. No i nie można im ufać. No i wszyscy zauważyli. Wszyscy normalni zauważyli. No bo ci lewacki obłęd to zawsze jest w niektórych głowach, no ale część się stara opamiętać. No jest jedna wielka wędrówka ludów w Ameryce. W Ameryce ten północne Stany, tak jak i Kalifornia i te północne Stany. Północne Stany, wschodnie Stany, no to są te byłe kolonie angielskie, no bo jak popatrzycie na mapę, no to jeżeli tutaj jest te wschodnie wybrzeże, tu jest Atlantyk, tam jest Londyn, tu jest powiedzmy Pacyfik i Kalifornia, no to całe te wschodnie wybrzeże, no to było 13 kolonii angielskich przed 1776 rokiem, przed 4 lipca, kiedy Ameryka w zasadzie oznajmiła niezależność od korony, no to było 13, to te 13 kolonii, no to sięgało do Apalachów. Do Apalachów, jak popatrzycie na mapę, no to te wszystkie pasy biało-czerwone, no to jest 13 pasów, no bo właśnie dlatego, że było 13 kolonii. No to te stany, no to one są z reguły komunistyczne. Na dzień dzisiejszy kiedyś były republikańskie, oryginalnie republikanie, no to byli konserwatyści, demokraci to byli południowi właściciele niewolników. W latach 1960 południowi demokraci po prostu zrobili takie 180, stanęli na głowie, no i zaczęli dbać o czarnych, no i na dzień dzisiejszy to zostali komunistami. No, ale większość ludzi właśnie z New Jersey, z Nowego Jorku, z Massachusetts, jedzie na południe. Tam już jest, tam po prostu jest więcej normalności. No i od tej pandemii, no to już w ogóle to się wszystko zrobiło tak, że ta północ jest po prostu nie do uwierzenia. Te wszystkie komunistyczne stany doprowadziły do tego, że było najbardziej nieprawdopodobne bezrobocie, najbardziej jakieś te lockdowny. Śmieszne jest to, że 13 skarbników z tych stanów komunistycznych, włączając właśnie Kalifornię, Illinois, Nowy Jork, no to oni wydali taki list otwarty, atakujący tę zachodnią Virginię, Idaho, Oklahoma, Texas, Florydę, za to, że te stany są przeciwne w inwestowaniu stanowych emerytur swoich pracowników w te inwestycje związane ze środowiskiem, w inwestycje związane ze sprawiedliwością społeczną, no i w inwestycje związane samorządzeniem. No i oni zaczęli oskarżać korporacje. No to jest paranoja, to jest ironia losu, że ludzie z skarbnicy, którzy w zasadzie mają pieniądze tylko dlatego, że korporacje płacą wielkie podatki. No i te podatki to jest ta cała skała finansowa, na którym Stany się opierają. Oni atakują tych, którzy w zasadzie płacą im pieniądze. No ale komuniści tacy są, że oni po prostu nie rozumieją. To są durne pały betonowe, które wszystko robią w imieniu ideologii. Można powiedzieć, że ta migracja no, przyspiesza. No, ciekawe też jest, że dużo czarnych ludzi z północy, którzy pokończyli studia, mają jakieś tam dobre wykształcenie, wraca na południe. No, dlaczego wraca? No, bo tam w latach
no w czasie II wojny światowej była taka sytuacja, że biali z tych północnych Stanów, no to walczyli w Europie, walczyli na Pacyfiku. Dużo tych białych żołnierzy po prostu wybyło z fabryk, wybyło z przemysłu. Czarni nie za bardzo chcieli iść do wojska, no i nie za bardzo byli przyjmowani do wojska. No to było, powiedzmy, tam nie tak długo po tym zniesieniu niewolnictwa, także oni ciągle się nie poczuwali jako do tego kraju, do Ameryki, no ale bardzo dużo przyjechało do pracy na północ, do Detroit, do Chicago, te wszystkie miejsca, gdzie były produkowane czołgi, samoloty, do tych wszystkich stoczni, no to czarni przyjeżdżali do pracy, no i później zostali, pomimo, że nie byli przyzwyczajeni do zimy, do lodu, do śniegu, no to zostali. A teraz po powiedzmy tam 80 latach ci wykształceni ludzie wracają na południe do przyjemniejszego klimatu. No i z powodów ekonomiczno i politycznych. Dużo tych bogatszych czarnych rozumie, że po prostu ekonomia jest taka, jaka jest. Jak oni zaczynają płacić podatki, no to rozumieją, że komunizm po prostu nie jest najlepszy dla nich, jeżeli oni zarabiają i chcą zarabiać. Także ten wzrost na południu jest nieprawdopodobny. W północnej Karolinie, w Teksasie, w Georgii, no i w wielu, wielu tych miastach, w Atlancie, w Dallas, w Houston, to się rozprzestrzenia. No, trochę zła rzecz jest w tym, że oni uciekają z tych komunistycznych Stanów, no ale bardzo często przywożą ze sobą też, pomimo wszystko, te socjalistyczne przekonania, no i to jest ta sprawa, no ale jest nadzieja, że po prostu zmądrzeją i będą znormalnieją. Kalifornia, San Francisco straciło 7% swoich ludzi, Nowy Jork straciło 4%, Washington stracił 3%, Boston stracił 3%, teraz niedawno Floryda podała, że 50 tysięcy praw jazdy z Nowego Jorku zostało na Florydzie oddane i zamienione na prawa jazdy w Florydy, także to jest duża wędrówka ludów. Na Florydzie przybyło 600 tysięcy, w Kalifornii ogólnie wyprowadziło się prawie 700 tysięcy. Także ludzie głosują swoimi nogami, no ale to też pogłębia tą różnicę. Także tam, gdzie są komuniści, to będą komuniści, tam, gdzie są normalni republikanie, będą republikanie. Nie jest to politycznie dobrze, po prostu to dogadywanie się zaczyna być coraz mniej prawdopodobne. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się oszukać komunistom. Widzicie tam naokoło w swoim stanie, co się dzieje. Widzicie, co komuniści potrafią zrobić. Tak, jeżeli mieszkacie w jakimś konserwatywnym stanie, no to nie dajcie się uwieść. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena i jego administrację. No straszne jest to, co on stara się zrobić Ameryce. Mam nadzieję, że zaczynacie to zauważać. Mam nadzieję, że zaczynacie zauważać, ile będziecie płacili za prąd. Zauważyliście, ile płacicie za benzynę, za jedzenie, za domy i tak dalej, i tak dalej. No cały ten jeden wielki problem komunistyczny, i kiedy Ameryka zaczęła się zamieniać w Wenezuelę, się zmieni. Zmieni się 8 listopada, w drugi wtorek, już za 40 parę dni. Zdrowia dla normalnych.